Panie trenerze, a która strata była najboleśniejsza? Ja bym tutaj postawił na Karola Świderskiego, bo wydaje mi się, że to był no już taki wyróżniający się napastnik na tle całej naszej ekstraklasy, a wiadomo, że no strzelec to są ci ludzie jak najbardziej pożądani przez kibiców, przez trenerów, no to są ci ludzie, którzy decydują o tym, czy na końcu pijesz szampana, czy oranżadę, krótko mówiąc. No wyjątkowo tutaj na pewno zgodzę się z panem, bo zarówno ja, jak i prezes mocno namawialiśmy Karola, żeby jeszcze pół roku pograł w Jagiellonii. On już był zdeterminowany na transfer. Uważaliśmy, że tych minut wiosną jeszcze powinien nałapać, bo tak naprawdę to dopiero ta runda jesienna i to nie od początku. To była taka, w której on regularnie grał. Tutaj to, do tych słów, które pan powiedział, trzeba dodać, że on potrafił zdobyć bramkę w sytuacji, które niekoniecznie musiały być 100%. Ma bardzo dobrze ułożoną lewą nogę czy głową nieźle grał, także na pewno dla nas to było osłabienie, ale tak jak mówię, też była oferta dobra dla klubu, a przede wszystkim no, determinacja samego Karola, który chciał bardzo odejść. Dzisiaj wychodzi na to, że w nowym klubie od początku wszystko dobrze mu się układa. Na pewno rozstanie z nim było w bardzo dobrej atmosferze, ale na pewno troszeczkę żałuję, że go nie ma, aczkolwiek no, życie toczy się dalej, są następni. Na pewno widać też, że wiadomo, że to tylko sparingi, może w pierwszym meczu takie tylko przebłyski miał Patryk Klimala, ale odejście nie tylko Karola, ale pozostałych napastników bardzo wpłynęło na niego motywująco. Ja widzę jak on dostał takiego w cudzysłowie kopniaka motywacyjnego, bo to na pewno mocno go napędziło do pracy, ale ja myślę, że też spory potencjał ma Stefan Scepowicz, bo to widzę na treningach. Jeszcze może troszeczkę dwa, maksymalnie 3 tygodnie, żeby już całkiem był w takiej dyspozycji fizycznej 100%, jemu brakuje i tutaj też będziemy mieli godnych następców.